Owoce w cukrze w moim wypadku stały troszeczkę więcej niż 2 tygodnie, bo byłam chora i nie mogłam tego zrobić. Ale jeżeli chodzi o deryniówkę, to apteczne terminy nie są bardzo ważne. Wręcz przeciwnie, deryniówka potrzebuje więcej czasu i jej się to podoba. Wszystko lepiej się przegryzie, jeśli trwa troszeczkę dłużej. Te terminy 3-tygodniowy i 2-tygodniowy dla derenia to jest minimalny czas, kiedy jakiś proces się musi odbywać. Więc przepraszam Was, mój głos nie jest taki jak normalnie, bo byłam przeziębiona, tak jak powiedziałam. Już się czuję lepiej. No i teraz przez sitko, przez zwykłe sitko przelewam te owoce. On bardzo ładnie wszystko ścieka. Do ostatniej kropelki zrobię to już po programie, żeby Wam tutaj nie przedłużać. Troszeczkę poruszam owocami na sitku, żeby przyspieszyć ten proces skapywania, ale mimo wszystko ja nie będę naciskać, żeby te kawałki owoców nie przechodziły do tego płynu, ale mimo wszystko pozostawię to na jakiś czas, nie wiem, na pół godzinki, żeby to swobodnie ściekło. Jak owoce obciekną, będę przelewać oba płyny już do jednej butelki, żeby je połączyć. I jak pamiętacie, 3 tygodnie temu, a więcej, przelewałam, zlewałam tutaj, oddzielałam owoce właśnie od spirytusu i odcedzałam to tylko i wyłącznie przez to jedno sitko. Tutaj jest tylko jedno siteczko w środku. I popatrzcie, nie wiem, czy to widać na filmie, na dole mimo wszystko zgromadził się osad. My w tej chwili chcemy naszą dereniówkę mieć zupełnie czyściutką, bez osadu. Dlatego to jedno sitko w tym lejku nie wystarczy. Nakładam jeszcze drugie siteczko. I dopiero teraz oba płyny będę przelewać przez to podwójne sitko, żeby napój był zupełnie klarowny. To będzie trwało, to skapywanie. Ale dzięki temu ta nalewka będzie klarowna. Pierwsza porcja jest już przelana i popatrzcie, na tym siteczku pierwszym została taka masa galaretkowata, bardzo drobne cząstki owoców, ale zostały. Nic nie wyrzucamy. Zaraz Wam powiem, co zrobimy z tą resztką i z tymi owocami, z pestkami. Póki co przelewamy spirytus i również przecedzamy przez to siteczko. Tutaj na początku pójdzie szybko, bo tu u góry jest on klarowny, ale tak jak Wam pokazywałam, na dole jest trochę fusów. Teraz może to pójść troszeczkę wolniej. Widzicie, tutaj w tym wypadku też powstała taka masa. Ja już jej nie będę więcej przecierać, dlatego że to nie jest do wyrzucenia, ja to wykorzystam. Na tym etapie nasza dereniówka jest w pewnym sensie gotowa. Teraz mieszamy, wstrząsamy, żeby te dwa płyny się razem połączyły i teraz nasza dereniówka będzie leżakować po to, żeby wszystko przeszło i zadziało się, żeby te wszystkie procesy biologiczne tego połączenia, dojrzewania, czyli po to jest to leżakowanie, zaowocowało przepysznym smakiem. Dlatego połóżmy tą butelkę gdzieś z tyłu, w ciemne miejsce, najlepiej w piwnicy i zapomnijmy. Ona będzie najlepsza za pół roku, a najlepiej za rok. Także w przyszłym roku ja osobiście będę dopiero się cieszyć jej smakiem. I z własnego doświadczenia wiem, tak jak to było z tarninówką i szczerępówką, teoretycznie można było spróbować i napić się od razu po przecedzeniu. Ale po tym jak spróbowałam po kilku miesiącach czerępówkę, a tarninówkę po roku, to dopiero zauważyłam, jaka niesamowita różnica w smaku jest. Naprawdę to wszystko wymaga leżakowania i dojrzewania
I wtedy, jeśli się doczekacie, pozwolicie się doczekać tym nalewkom na późniejszy okres spożywania, będziecie zdziwieni, że tak smak się może zmienić. Ta deleniówka oczywiście oprócz walorów smakowych ma walory zdrowotne. Niekiedy to jest troszeczkę sprzeczne, że coś, co jest alkoholem ze spirytusem, może mieć te walory, ale faktycznie w małych ilościach, jeżeli będziemy spożywać przy pewnych dolegliwościach, może nam naprawdę pomóc. Zioła, natura ma niesamowitą moc i o właściwościach czytajcie w internecie od osób, które są specjalistami w tej dziedzinie. U dietetyków, u lekarzy, u biologów znajdziecie prawdziwe informacje i rzetelne informacje. Ja tutaj nie będę tego kopiować, powtarzać, czytać. Ja nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi o te resztki, tutaj nic nie jest do wyrzucenia. Ja przecisnę przez sito, przez większe sito niż te dziurki tutaj są, te owoce, tak żeby oddzielić je od pestek. Połączę to razem tutaj z tymi resztkami i włożę do małego słoiczka. Tutaj nic nie trzeba pasteryzować, dodawać. To będą te owoce w tym spirytusie z cukrem. Słuchajcie, do lodów, do galaretek, do tortów, jako jakieś nadzienie do czegoś. Można to wykorzystać, będzie miało niesamowity smak i zaskoczycie i siebie, i gości takim dodatkiem niesamowitym, którego nie ma w sklepach. Zobaczycie w innych filmach, jak wykorzystuję te owoce. A na dzisiaj Wam dziękuję. Podzielcie się ze mną uwagami odnośnie robienia deleniówki, jeśli macie jakieś doświadczenia w tym zakresie. I co jeszcze, pod linkiem znajdziecie link do tego siteczka, które Wam pokazywałam, dlatego że to siteczko jest faktycznie bardzo ważne przy przecedzaniu nalewek. One jest dużo lepsze niż jakieś pieluszki, niż jakieś gazy. Naprawdę te nalewki potem są klarowne. Powodzenia i do zobaczenia.